Cześć i czołem kluski z rosołem, słuchasz Polski Daily, podcastu dla osób, które uczą się języka polskiego, interesują się polską kulturą, społeczeństwem i wszystkim związanym z Polską. Nazywam się Paulina Lipiec, jestem nauczycielką języka polskiego i autorką różnych materiałów do nauki tego języka, które publikuję na stronie internetowej www.polskidaily.eu A wczoraj ugryzł mnie pies i to stało się inspiracją do tematu tego odcinka. Już kilka tygodni temu jedna z moich studentek na kursie konwersacyjnym, Nadzieja, zasugerowała, żebyśmy zrobiły temat pierwszej pomocy, bo jako cudzoziemka w Polsce chciałaby dobrze umieć wyjaśnić szczegóły ewentualnego wypadku, gdyby była świadkiem wypadku, lub gdyby wypadek zdarzył się jej lub jej dziecku w domu, ym, służbom medycznym. Więc. Rozmawiałyśmy o tym, ja zrobiłam listę słownictwa. Studentki obejrzały filmik o tym, jak rozmawiać z dyspozytorem medycznym. I ten temat siedział mi w głowie, bo faktycznie, jeśli jesteście obcokrajowcami w nowym kraju, to w takiej sytuacji stresowej jeszcze trudniej jest się wysłowić. A poza tym rzadko uczymy się specjalistycznych słów. Dotyczących pierwszej pomocy na kursach językowych. I ja dzisiaj będę opowiadać o wypadkach i o tym, co możemy robić, co powinniśmy robić w takich sytuacjach. Ale, żebyście się nie martwili, na początku powiem Wam, że nic strasznego mi się nie stało. Byłam w parku z moim psem i pies mojej koleżanki, mały pies. Został zaatakowany przez większego psa tuż przy mnie. Więc, oczywiście, chciałam odciągnąć dużego psa, żeby, jak prawdziwa bohaterka, uratować um, małego korgiego. I niestety, zostałam ugryziona. Nie jakoś poważnie. Ale niestety mam tak, że jak widzę swoją krew, to od razu robi mi się słabo. Robi mi się niedobrze, słyszę dzwonienie w uszach i kilka razy już w przeszłości, już kiedyś, w takich podobnych sytuacjach, jak na przykład przecięłam sobie palec nożem albo skaleczyłam się nożem, zemdlałam. Zemdleć to inaczej, stracić przytomność czyli nie reagować na, na bodźce. Tym razem nie zemdlałam, nie straciłam przytomności, ale było bardzo blisko. Zrobiłam się cała blada na twarzy i było mi słabo. Na szczęście zawsze w torbie, którą zabieram na spacery z psem, mam spray do dezynfekcji ran. Mm, jestem przezorna. Mówimy po polsku przezorny, zawsze ubezpieczony. Czyli ten, który się przygotuje... Nie będzie zaskoczony. Yy, więc zdezynfekowałam ranę, ale wróciłam do domu. Rana dalej krwawiła, właściwie to trzy rany krwawiły i były dość głębokie. Pomyślałam, że może tylko zakleję je plastrem, zabandażuję bandażem i będzie. Ale mój mąż zaczął panikować, że powinnam pójść do lekarza. Może zgłosić się na Izbę Przyjęć. Izba Przyjęć to jest właśnie to miejsce w szpitalu, do którego idziemy, kiedy coś, coś złego nam się stało, jakiś wypadek Izba Przyjęć. Trochę mi się nie chciało, bo wiem na pewno, że w Dubaju już od wielu lat nie było żadnego przypadku wścieklizny. Wścieklizna to jest ta choroba, którą przenoszą czasami bezdomne psy. Jest bardzo niebezpieczna. Ale nigdy nie wiadomo, czy nawet najmniejsza rana w kontakcie ze śliną psa czy z ziemią, nie zakazi się bakteriami tężca. Tężec też jest bardzo niebezpieczną chorobą, chociaż rzadką. Ja nie pamiętam, kiedy miałam ostatni raz szczepionkę na tężec. Prawdopodobnie w dzieciństwie, więc zgodziłam się i poszłam, poszłam do lekarza po zastrzyk, po szczepionkę. Rany po ugryzieniu były dość małe, więc lekarz nie musiał ich szyć, nie musiał mi założyć szwów. Zresztą podobno po ugryzieniu psa. Nie zakłada się szwów właśnie ze względu na możliwość infekcji. Tylko zakleił je plastrem i przepisał mi, niestety, antybiotyk. I tak skończyła się historia po ugryzieniu psa. I już w tej historii mieliście sporo słów dotyczących pierwszej pomocy: jak bandaż, plaster. Szwy, szywać, rana. W opisie tego odcinka znajdziecie całą listę słów związanych z wypadkami ranami i pierwszą pomocą, więc sobie tam zajrzyjcie. A tymczasem mam dla Was kilka ciekawostek. Okazuje się, że aż 46% wypadków śmiertelnych zdarza się w domu. I tylko 16% to wypadki na ulicy. W domu czy w mieszkaniu najbardziej grozi nam pożar. Jeden z 1820 lokatorów zginie w wyniku pożaru. Bardzo podobne statystyki dotyczą upadku ze schodów. Uważajcie na schodach, bo Jeden na 1884 upadki na schodach kończy się śmiertelnie. Co ciekawe, więcej osób umrze dusząc się we śnie, czyli udusi się we w swoim własnym łóżku podczas snu, niż zginie w katastrofie samolotu. Jedna na 5721 osób udusi się we śnie, a jedna na 8015 osób zginie w katastrofie samolotu. Ciekawe nie? Jeśli chodzi o kuchnię i jedzenie, jedna na 3375 osób zadławi się na śmierć. Zadławić się to znaczy kawałek jedzenia utkwił nam w drogach oddechowych. I nie możemy oddychać. A tylko jedna na 3 miliony osób zginie od zatrucia. Czyli zjemy coś, co nam zaszkodzi, rozchorujemy się i umrzemy. Dla porównania, jedna na 560 osób, które będą lecieć paralotnią, zginie. I jedna osoba na 704 osoby, które przechodzą... Przez ulicę, na przejściu, dla pieszych również zginie. To dość niebezpieczne. Nie wiem, czy można żyć bez przechodzenia przez przejście, ale na pewno można żyć bez latania paralotnią. Również śmiertelne pogryzienie przez psa wcale nie jest tak częstą przyczyną śmierci. Tylko jedna osoba ze 116 448 osób, które zostaną pogryzione przez psy, umrze. Skoro jedną z naj, najczęstszych przyczyn śmierci w domu jest pożar, co możemy zrobić w sytuacji oparzenia? I tutaj nie mówię już o ekstremalnej sytuacji, kiedy płonący człowiek ucieka z płonącego domu, ale na przykład złapaliśmy rękami gorące naczynie żaroodporne i robią nam się bąble. Po pierwsze poparzenia dzieli się na poparzenia czterech stopni. Poparzenie pierwszego stopnia ma tylko takie symptomy jak zaczerwienienie albo inaczej rumień. Zaczerwienienie, czyli... Skóra robi się czerwona i bardzo mocno piecze. Poparzenie drugiego stopnia albo oparzenie drugiego stopnia to takie, gdzie robią się bąble. Absolutnie nie wolno takiego poparzenia smarować niczym tłustym. Nasze babcie zawsze mówiły, posmaruj masłem albo olejem czy smalcem, ale to wcale nie pomaga. Jeżeli jest bardzo delikatne poparzenie, jak poparzenie słoneczne, to wtedy możemy użyć pantenolu. To jest taki popularny spray, który jest chyba w każdym polskim domu. Warto go mieć, ale tak poza tym, to po prostu musimy włożyć rękę do chłodnej wody. Na raczej dłuższy czas na jakieś 15 minut. I podobno to nie powinna być bardzo zimna woda, ale tylko chłodna woda. A potem możemy na przykład założyć opatrunek, czyli zabandażować ranę. I oczywiście należy od razu zdjąć biżuterię, na przykład pierścionek czy bransoletkę. I jeżeli poparzenie było gdzieś wyżej, w innej części ciała, to zdjąć ubranie, zdjąć materiał, bo oparzona skóra może spuchnąć, czyli może być większa. Po drugiej stronie termometru mamy coś, co wbrew pozorom bardzo często zdarza się w Polsce, szczególnie młodym ludziom. Mówię o odmrożeniach. I co prawda, zimy w Polsce w ostatnich latach nie były aż takie ekstremalne, ale temperatury wciąż spadają poniżej 0 stopni Celsjusza, co oznacza, że możemy sobie coś odmrozić. Najczęściej ludzie odmrażają sobie palce, palce u stóp czy nos. Bardzo dobrze pamiętam wracanie do domu ze szkoły w dniach, kiedy na przykład zapomniałam rękawiczek albo zgubiłam rękawiczki z bardzo czerwonymi i właściwie spuchniętymi dłońmi, które mama szybko wkładała do wody i bolało. Jak cholera jasna, bolało okropnie, ale to, co robiła, jest prawidłowym sposobem postępowania w przypadku odmrożeń. Należy włożyć ręce do letniej wody, nie do gorącej, ale do, do wody o około 30 stopniach Celsjusza. I potem, po kilkunastu minutach, zwiększyć temperaturę. Jeżeli odmrożenia są poważniejsze i zajmuje się nimi personel szpitala, to ludzie dostają często środki przeciwbólowe, leki przeciwbólowe, bo ten proces jest właśnie bardzo bolesny. A chodzi o to, żeby przewrócić ciału krążenie, czyli żeby krew zaczęła znowu krążyć w naszych organach, w w palcach czy w stopach i tak Wspomniałam wcześniej o zadławieniach. W języku kolokwialnym mówimy też często, że y, człowiek się zakrztusił. Na przykład, kiedy mówimy jednocześnie i coś jemy, albo pijemy wodę i śmiejemy się, możemy się łatwo zakrztusić. Zwykle wystarczy, że trochę pokaszlamy... <laughs> I wszystko wraca do normy. Ale czasami coś blokuje nasze drogi oddechowe, drogi oddechowe, i wtedy możemy potrzebować pomocy. Jeśli widzimy, że ktoś obok się zadławił czy zakrztusił, to powinniśmy pięć razy uderzyć go otwartą dłonią, czyli otwartą ręką, między łopatkami. Na plecach między łopatkami. Łopatki to takie duże, płaskie kości, które ściągamy, kiedy chcemy stać prosto. To uderzamy taką osobę energicznie między łopatkami, a i musimy pochylić tę osobę, pochylić osobę, która się zadławiła, trochę do przodu. Czyli ona nie stoi prosto. Tylko jest trochę pochlona do przodu, i wtedy my uderzamy taką osobę otwartą dłonią między łopatkami. Jeśli to nie pomogło, to wtedy powinniśmy zastosować chwyt Heimlicha. Pewnie o nim słyszeliście, pewnie widzieliście na filmach, bo z jakiegoś powodu jest to element filmów komediowych. Y i żeby to zrobić efektywnie, to znowu trzeba poszkodowanego, czyli osobę, która się zadławiła, pochylić do przodu, stanąć z tyłu, objąć go rękami, tak żeby nasze dłonie były pod jego mostkiem. Mostek to jest ta kość na środku klatki piersiowej, między piersiami. Która łączy żebra. A więc musimy położyć nasze ręce pod mostkiem. Jedna z rąk musi być zaciśnięta w pięść. Pięść to jest wtedy, kiedy nasze palce skierowane są do środka dłoni, jak w boksie. Drugą dłoń nakładamy na tę zaciśniętą w pięść i Energicznie pociągamy naszą dłoń do wnętrza, do środka osoby i ku górze. Do środka i ku górze. Energicznie. I jeśli to też nie pomogło, to musimy natychmiast zadzwonić po pogotowie. A co jeśli taka osoba, czy to w wyniku zadławienia, czy w wyniku innego urazu, w wypadku straciła przytomność co jeśli znajdziemy kolegę z pracy na podłodze kolega jest nieprzytomny czyli nie reaguje na nasze wołanie dotykamy go a on nie reaguje co wtedy jak udzielić pierwszej pomocy po pierwsze dzwonimy po karetkę w Polsce możemy zadzwonić na europejski numer alarmowy, czyli 112 112. Ważne jest, żeby wtedy nie panikować, podać swoje imię i nazwisko oraz adres na samym początku, żeby dyspozytor od razu mógł wysłać karetkę pogotowia, czyli ambulans, a potem stosować się do poleceń. Dyspozytora. I tutaj, jak mówiłam na początku, nasze nerwy mogą nam przeszkodzić trochę rozumieć te osoby, szczególnie, że oni często używają dosyć profesjonalnych określeń. Na szczęście oni są bardzo spokojni i mogą powtarzać i tłumaczyć nam wszystko krok po kroku, ale my też powinniśmy być przygotowani i wiedzieć, jak udzielić tej pierwszej pomocy? A więc najpierw sprawdzamy, czy osoba oddycha. Wdech, wydech, oddycha. Jeśli nie oddycha, to musimy natychmiast przystąpić do reanimacji. Musimy odchylić głowę poszkodowanego do tyłu, zobaczyć, czy w jego droba, drogach oddechowych? Niczego nie ma. Niczego, co możemy usunąć. I potem będziemy robić resuscytację krążeniowo-oddechową to znaczy reanimację. Reanimacja składa się z masażu serca i ze sztucznego oddychania. Są różne szkoły, różni ludzie mówią, ile razy powinniśmy uciskać serce. Niektórzy mówią, że 30 razy uciskamy serce i robimy dwa wdechy. Rozmawiałam o tym dzisiaj z moją studentką, która pracowała w ochotniczej straży pożarnej. Czyli była taką wolontariuszką i tam oni mieli dużo kursów na ten temat. I podobno to nie jest do końca dobra metoda, do 30 na dwa. Dlaczego? Dlatego, że masujemy serce, aby krew cały czas krążyła i dostarczała, krew do, um, dostarczała tlen do mózgu. I w momencie, kiedy poszkodowany. Traci przytomność, przestaje oddychać, to jeszcze w tej krwi jest tlen przez jakiś czas. I najważniejsze jest, żeby masować serce. Kiedy masujemy serce, to ono dalej porusza krew i ten tlen dostaje się do mózgu. A kiedy robimy przerwę, żeby zrobić wdech, czyli sztuczne oddychanie, to krew się nie porusza. I to jest niebezpieczne dla mózgu. Więc, jeśli mamy 100% pewność, że karetka jest w drodze i wkrótce przyjedzie, i profesjonalni ratownicy będą mogli pomóc, to powinniśmy więcej razy masować serce. I jak robić masaż serca? Należy, trzeba ułożyć Jedną dłoń na drugiej na mostku poszkodowanego i płaską częścią dłoni uciskać w rytmie około 100 uciśnięć na minutę, czyli szybciej niż sekundy. Podobno jest to bardzo trudne. Całe szczęście nie miałam nigdy takiego doświadczenia, ale podobno wymaga to dosyć dużo siły. Jest wyczerpujące, czyli męczące. I psychicznie, i fizycznie. W Polsce musimy, mamy obowiązek udzielenia pomocy. Jeśli ktoś nie udzieli pomocy poszkodowanemu, grożą mu trzy lata więzienia. Niestety, dużo ludzi myśli, że jeżeli źle udzielą pomocy, to też coś im grozi, a to nie jest prawda. Lepiej jest udzielić, ale oczywiście najlepiej jest wiedzieć, jak udzielić tej pomocy. Reanimację, resuscytację krążeniowo-oddechową powinniśmy przeprowadzić do momentu, aż przyjedzie karetka, albo aż poszkodowany zacznie oddychać, albo aż będziemy kompletnie wyczerpani i nie będziemy mieć sił, dalej prowadzić masaż serca. Teoretycznie, w Polsce, w dużych miastach. Em, to znaczy powyżej 10 tysięcy mieszkańców, karetki przyjeżdżają w 8 minut, a w mniejszych miejscowościach i na wsiach w około 15 minut. Czy to prawda? Trudno to zweryfikować, bo to jest statystyka. Jeśli ktoś mieszka w jakiejś wiosce, daleko w bieszczadach, daleko od cywilizacji, to niestety te szanse na, na przyjazd karetki, bardzo szybko są dużo mniejsze, prawda? Niestety, cały czas bardzo dużym problemem polskiego ratownictwa medycznego jest to, że znaczna, duża większość wezwań to są wezwania fałszywe. Albo ktoś sobie robi żarty, albo sytuacja wcale nie jest poważna, albo niestety, często w okresie świąt Bożego Narodzenia. Ludzie dzwonią po karetkę, bo są samotni, i po prostu potrzebują z kimś porozmawiać. W okresie świąt niestety jest też większa liczba samobójstw. Co ciekawe, liczba samobójstw w Polsce w ciągu ostatnich 20 lat jest mniej więcej na tym samym poziomie, trochę wzrosła. Obecnie jest to około 5 tysięcy. Samobójstw rocznie, a liczba wypadków samochodowych znacznie spadła. W 1999 roku aż 6730 osób zginęło w wyniku wypadku drogowego. W 2021 roku już tylko 2245. Na pewno mają na to wpływ lepsze drogi. Lepsze samochody, być może też kierowcy są bardziej odpowiedzialni? Może mniej ludzi siada za kółko, czyli prowadzi samochód po alkoholu? Na pewno, jako kierowcy mamy ogromną odpowiedzialność i za siebie, i za bezpieczeństwo swoje, naszych pasażerów, ale też pieszych na drodze. I musimy Pamiętać o tym, żeby nasz samochód był zawsze sprawny, żebyśmy zawsze zap zapinali pasy, uważali szczególnie na mniejszych uliczkach, blisko, blisko rynków, blisko targów, ograniczyli rozmowy przez telefon czy nawet słuchanie radia, jeśli nie możemy się skoncentrować. Ale od kiedy jeżdżę samochodem, muszę też przyznać, że wielu pieszych zachowuje się bardzo nieodpowiedzialnie na drodze. Nie zdawałam sobie z tego sprawy nigdy, ale przynajmniej tutaj, w Dubaju, cały czas ktoś przebiega przez jezdnię, przez ulicę w niedozwolonym miejscu, a poza tym nocą nikt nie nosi odblasków. Odblaski to jest taki materiał, który odbija światło. I dzięki temu ludzie byliby widoczni, ale nigdy ani razu w ciągu ostatniego roku nie widziałam pieszego, który miałby na sobie odblaski. A kierowcy naprawdę tych pieszych nie widzą. Po karetkę pogotowia dzwonimy także oczywiście w przypadku różnych chorób i symptomów, które kojarzymy np. z zawałem serca. Czy z udarem mózgu. Inaczej na udar mówimy po polsku wylew. I o ile ludzie mniej więcej wiedzą, jakie są symptomy zawołu serca, czyli jest to na przykład ból za mostkiem, takie uczucie ciężaru czy pieczenia, duszność, czyli nie mogę oddychać, czasami zawroty głowy, czyli wydaje mi się, że za chwilę upadnę. Jakieś osłabienie, kołotanie serca, czyli serce bije szybko, albo nieregularnie, to mało ludzi zna symptomy udaru i może szybko rozpoznać, że ich bliski, czy przyjaciel, czy osoba obok nich właśnie ma wylew. I najczęstsze objawy udaru mózgu. To drętwienie twarzy lub kończyn po jednej stronie ciała. Drętwienie to znaczy czujemy jakby mrówki, tracimy czucie w ręce, w nodze, czy czasami w obu jednocześnie. Poza tym, mięśnie twarzy są słabsze, kącik ust opada, idzie do dołu, czasami nie możemy poruszyć częścią twarzy. Jest trudno mówić, osobie, która ma właśnie wylew, jest trudno mówić, nie jest w stanie sformułować zdania, czasami gorzej widzi, nagle ma trudności w chodzeniu, czy ma, ma trudności z równowagą. Równowaga to balans, i towarzyszy temu, obok tego czuje też ostry ból głowy. Bez konkretnej przyczyny. Jeżeli coś takiego widzimy, zauważymy, musimy natychmiast zadzwonić po pogotowie. Bardzo ważne jest w takiej sytuacji zapamiętać też czas, kiedy zauważyliśmy takie symptomy, bo pomoże to lekarzom um, określić, jak bardzo zaawansowany jest wylew i jak najszybciej wdrożyć leczenie. I o ile leczenie zostanie zaaplikowane, podjęte w ciągu maksymalnie 3 godzin od wystąpienia objawów, to są duże szanse, że, że taka osoba zostanie uratowana. Jak powiedziałam na początku, najwięcej niebezpiecznych wypadków zdarza się w domu i teraz, kiedy i szczególnie teraz, kiedy tak wielu z nas pracuje w domu, Powinniśmy być bardziej świadomi tego, co nam grozi w naszych mieszkaniach i tego, jak tego uniknąć. Na przykład wielu z nas, kiedy robi coś w kuchni, i na przykład nóż wyśliźnie nam się z ręki i spada, to mamy taki odruch, taki instynkt, żeby go złapać. Na pewno wielu stolarzy którzy stracili palce czy ręce, też miało taki odruch. A więc nie łapmy, pamiętajmy też, żeby jak otwieramy piekarnik, zakładać rękawice kuchenne do wyjęcia, żeby się nie oparzyć. Kiedy coś kroimy, krójmy to naostrzonym nożem. Ehm, ostrego noża używamy delikatniej. Bo nie musimy tak bardzo go naciskać. Więc kiedy nam się wyśliznie z ręki, to jego uderzenie o ziemię czy o naszą stopę też nie będzie takie silne i nie zranimy się tak głęboko. W łazience warto mieć pod prysznicem czy w wannie matę antypoślizgową. To wcale nie jest coś dla staruszków, ale dla wszystkich. Bo bardzo wiele ludzi ślizga się czy pośliźnie się w przyszłości właśnie w swojej własnej wannie. Więc kto wie, może oprócz maty poślizgowej warto też zainstalować specjalny uchwyt, za który w razie takiej sytuacji możemy się złapać. Warto też sprawdzić elektrykę w swoim mieszkaniu, szczególnie w mieszkaniu. Które dopiero niedawno wynajęliście. Bo kiedy suszymy włosy w łazience i jednocześnie myjemy zęby, to jesteśmy dość blisko niebezpiecznej sytuacji. Wracając do kuchni, czy też do salonu, jeśli macie gazową kuchenkę albo kominek, to warto wyposażyć mieszkanie w czujnik czadu. Wiem, że w Stanach Zjednoczonych jest to niezbędne, albo przynajmniej alarm przeciwpożarowy. Chyba to był czujnik czadu. W Polsce no, nie ma takiego obowiązku, i wielu ludzi nie ma czujnika czadu w domu. A co roku y, około 30 osób ginie w wyniku zatrucia tlenkiem y, węgla. Tlenek węgiel, inaczej znany kolokwialnie jako czad, nie ma zapachu. Nie da się go zauważyć, nie jest widoczny, a niestety zabija. I sama znam osobę, która zatruła się tlenkiem czadu w czasie kąpieli po prostu zasnęła w wannie, no i potem ledwo, ledwo ratownicy i lekarze ją uratowali. Jakie macie inne sposoby na bezpieczeństwo w domu? Napiszcie do mnie na paulinamaupapolskiedaily.eu albo na moim Instagramie polski podkreśnik daily. Przypominam Wam też, że na Instagramie ym, trwa wyzwanie, wyzwanie na mówienie, do którego możecie dołączyć w dowolnym momencie. Na czym polega to wyzwanie? Co dwa dni wrzucam na stories jeden temat temat do mówienia. I wy nagrywacie wideo, nagrywacie albo story, czyli historię, albo wrzucacie wideo na swojego Instagrama, opowiadając o tym temacie, odpowiadając na moje pytanie, opisując coś. I w ten sposób ćwiczycie mówienie. Ja tam zaglądam, jak robicie błędy, to wam poprawiam, i to wyzwanie jest kompletnie darmowe. Wystarczy, że po prostu oznaczycie mnie na swoim nagraniu jako małpa, Polski podkreśnik Daily i dodacie hashtag wezwanie polski Daily. I to tyle na dzisiaj. Mam nadzieję, że nauczyliście się trochę nowych słów. Przypominam, że w opisie odcinka będzie lista słów i będzie link do quizletu z najważniejszymi pojęciami w sprawie pierwszej pomocy. Mam nadzieję, że ten odcinek zainspiruje też Was do, do poproszenia Waszego nauczyciela języka polskiego o lekcje na ten temat, żeby poćwiczyć, żeby porozmawiać o wypadkach, o ratowaniu życia, o niebezpieczeństwach, o bezpieczeństwie i tak dalej. A kto wie, może zapiszecie się też na kurs pierwszej pomocy. A ja wtedy będę dumna i z was, i z siebie. Dzięki za wysłuchanie. To już koniec i bomba. Kto nie słuchał ten trąba.